Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy się przywitać, krótką informację Wam tutaj podać, gdybyście nie potrzebowali, gdybyście czasu. Nie tracili czasu. W każdym razie ja zacznę od tego, że dzisiaj mamy 30 czerwca 2023, co może być istotne, bo w zależności od tego, kiedy będziecie oglądać ten film, no to sytuacja może być różna. Jesteśmy w tej chwili w porcie w Trapani i właśnie zaczęliśmy się wybierać na lotnisko. A jeśli nie chcecie jechać taksówką, a właściwie też zaraz powiemy, jakie są opcje, a może bardziej jak chcecie po prostu z tego właśnie portu w Trapani dostać się na lotnisko, to myślę, że najłatwiej byłoby skierować się tu, gdzie Wam teraz odwrócę kamerę. To jest takie miejsce, oto tutaj dokładnie, które widzicie, taka agencja, tak to tutaj nazywają. No i tam na miejscu jest masa dostaniecie masę informacji o tym, jaki przewoźnik, o jakiej porze, jakie są opcje. I tutaj rzeczywiście dogadacie się po angielsku bardzo sprawnie. Bilet, jak się kupuje tak właśnie w kasie czy w tych automatach takich biletowych, to jest koszt za dwie osoby niecałe 10 euro. Tak. Natomiast tak dla porównania taksówka to może być koszt od 35 euro pewnie wzwyż, więc to zależy jeszcze jaka taksówka i... Tak, ale tak nam tutaj pani powiedziała, no tak ogólnie. Dzisiejsza stawka to jakieś 35. Mniej więcej. I teraz tak, tutaj macie tą agencję, w której też kupicie bilety, a dosłownie po drugiej stronie ulicy, tutaj gdzie jest, zaraz Wam to pokażę. Tutaj czekamy, no jak w takim miejscu, gdzie skąd odpływają łodzie na te różne wyspy pobliskie. Tutaj jest poczekalnia, a tutaj za tą poczekalnią, za tymi kapeluszami. A nie, nie jest to tylko co ja mówię, tu jest przecież przystanek, także... Z tej strony dokładnie vis-a-vis tej agencji. Ale tutaj można sobie posiedzieć w klimatyzowanym miejscu, w klimatyzowanej poczekalni, świeżutkiej, czystej, z ubikacją, z toaletą, tak jest. Więc jeśli przegapicie autobus tak jak my, który ma odjechać z tego przystanku za godzinę, to możecie sobie poczekać w poczekalni, którą zaraz Wam jeszcze pokażemy. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że właśnie jest taka pora teraz przynajmniej, to się pewnie będzie zmieniało, bo to wiadomo, jak każdy rozkład jazdy. Jesteśmy około godziny 14:15 i w takich godzinach te autobusy jeżdżą co godzinę. Przejazd na lotnisko ma zająć około 40 minut, także no warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu godziny wyjazdu tutaj z centrum, w kierunku lotniska. Jak będziecie sobie czekali, jak będziecie mieli farta, to też możecie wypatrzeć na ulicy coś ciekawego. O, na przykład Fiata 126. No akurat się zatrzymał tamten. Idę go pokazać, bo chyba nie widać. Tutaj zaraz zobaczycie tą poczekalnię też, chociaż nie będzie chyba widać. Tu można sobie spokojnie usiąść wygodnie i gapić się na Fiata. Dobra, wracamy tam. To co, idziemy tam klapnąć? Myślę, że tak. Przy okazji pokażemy tą poczekalnię. No my, jak widzicie, zdecydowaliśmy się na autobus. Mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu do naszego odlotu. Ale zrypani jesteśmy. Spieszy nam się, ale tak, jesteśmy też zmęczeni, więc no to były bardzo intensywne dni. Bardzo. Pod każdym względem. W związku z tym, no staramy się teraz jeszcze chwilę sobie po prostu odpocząć. Myślę, że dojedziemy wcześniej na lotnisko i to tam też chwilę sobie po prostu posiedzimy w spokoju, w klimatyzacji i po prostu na ludzie poczekamy na samolot. Przewidywalnie w domu będziemy bardzo, bardzo późno, więc... Nad ranem. No, trzeba łapać siły, gdzie są, gdzie tak się jest. Da, może bardziej. A tu, proszę Państwa, przypływa łajba, którą płynęliśmy na Fawiniane. I jest oczywiście z tego oddzielne wideo. Chyba nie jedno nawet. Dobra, idziemy do poczekalni, tak? Ja wezmę ten aparat, a Ty weź torbę. To ja już biorę. A żeby nie zanudzać, przy okazji uraczymy Was wszystkich takimi pięknymi widokami, dla mnie pięknymi. No bo zawsze widok na wodę to jest coś przyjemnego, takie mam wrażenie. No i to, i tutaj jesteśmy właśnie przy poczekalni. Jest też toaleta, kawałeczek dalej, w ogóle chyba w środku nawet, nie tylko dalej, a dalej też. W środku jest informacja taka jakby turystyczna. Podejrzewam, że tam też dostalibyście informacje o biletach, skąd, dokąd i za ile. Dalej chyba można coś zjeść, a następnie w kolejnym miejscu, już na końcu tej linii, kupić bilety na
na te wszystkie promy. Poczekalnia wygląda tak. Więc jak widzicie, no przyjemnie, nie? Można sobie chwilę odpocząć. Tak też teraz zrobimy. No więc tyle. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się dla kogoś przydatne. Ja byłabym pewnie za takie informacje wdzięczna. No to tyle. Żegnamy się. Narka. Dobra.